Welcome everybody to ja. Pierwsza rzecz z cyklu Gotuj z broszką. Kaczka. Moja pierwsza w życiu kaczka w papryce. Zaraz ją będę jeść. Tyle tłuszczu wyszło z tej biednej kaczki. Taka tłusta była. Cała miska tłuszczu, która nie wiem co zrobię z tym tłuszczem. Najprawdopodobniej dam bezdomnym kotkom at some point. Ale ogólnie to jest moja kaczka w papryce. Raczej wyszło dobrze, aczkolwiek jeszcze nie jestem do końca pewna. Dopiero dzisiaj będę ją należycie jeść, bo była robiona wczoraj w nocy. Dobra, koniec cyklu Gotuj z broszką. Hello, hello everybody, to ja. Teraz sobie muszę usiąść na tle innego okna, żeby było dobre światło. Dobrze, a zatem zgadywaliście, gdzie lecę. Ogólnie padło to miejsce, padło. Natomiast bardzo mało ludzi zgadło. A królowała Brazylia, Australia i Egipt. Jak część z Was zauważyła, do Australii raczej bym nie potrzebowała szczepionki na febrę i tabletek na malarię. I nie, nie jest to Australia. Australia jest swego rodzaju planem, który będzie później. Bardzo trzymam kciuki, żeby wypalił jakoś pod koniec roku, ale to jest bardzo daleko w przód i to trzeba uzbierać pieniążki do tego. Także to jest, że tak powiem, na razie nie. Brazylia zdecydowanie za daleko i zdecydowanie za krótko by było. Podobnie z Ameryką Środkową, inną, tak? Egipt również, część ludzi się wyrażała swoje zdanie, że ktoś się szczepi na malarię do Egiptu, więc nie był to Egipt, ale część z Was zgadła, mianowicie teraz powiem, jest to Kenia. Także lecimy z chłopakiem do Kenii, będziemy na safari ze zwierzątkami, będziemy nad jeziorem Wiktorii, i w Nairobi, i w Mombasie. Także zapowiada się fajna wycieczka. Mam nadzieję, że trochę odpocznę i się opalę. Postaram się coś nagrywać, aczkolwiek raczej nie będę mieć tam internetu w ogóle, więc wszystko będę montować po, czyli prawdopodobnie nie będę montować, bo nie będę mieć czasu. No, ale dzisiaj ten filmik zmontuję, chociaż troszkę, ponieważ obiecałam Wam kiedyś, że pokażę Wam korek. Więc chciałabym Wam teraz pokazać krótki filmik z korka o godzinie 10.11. Był to filmik nagrywany no 2 miesiące temu, jak nie lepiej. Ale dobrze ilustruje takiej średniej jakości korek w okolicach godziny 10.11. Także oto on. Korek. Ciao. A, tam karetkę na sygnale. I za 10 sekund ja mam się przez to przejść. Codzienna walka o życie, przechodząc na światła dla pieszych. Dlaczego Wam dzisiaj pokazuję ten korek? Z prostego powodu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o czymś niezbyt przyjemnym, co zapewne widzicie po tytule. Mianowicie o nieboszczykach, których jest tutaj trochę. Czy to brzmi jakby na każdym kroku można było ich spotkać? Nie, nie aż tak. Ale bardzo często są tutaj samobójstwa w metrze. Osoby rzucają się pod pociąg, jadący pociąg, bo tak jest najszybciej i najbezboleśniej z tego, co słyszałam. Mi się to nie zdarzyło, ani widzieć tego, ani być w metrze, który taką osobę przejechał, na szczęście. Natomiast moja koleżanka Angielka taka, właściwie Angielka no z Walii, no ale mówi o sobie, że jest Angielką, miała niestety tą nieprzyjemność. Akurat bardzo dziwnie się złożyło, bo miała niestety 3 albo 4 takie styczności, kiedy miała do czynienia z nieboszczykami. Pierwszy nieboszczyk był w pierwszą jej noc w ogóle w Moskwie, pierwszy dzień, także ja bym to odebrała jako niesamowicie zły omen albo jakąś karmę, albo cokolwiek, tak pół żartem, pół serio. Bo akurat wracała po orientacji, wracała po tym pierwszym dniu, kiedy akurat żeśmy się poznały. Wracała wieczorem, nie zna alfabetu, nie zna w sumie swojej dzielnicy, nie zna przystanków metra, nie wie nic. I nagle metro po prostu staje w środku tunelu
gdzieś tam, czy w środku tunelu, no staje gdzieś tam blisko stacji z piskiem opon, ludzie stoją, nie wiadomo co się dzieje, gasną światła, ona biedna, po prostu totalnie zeschizowana, po czym wypuścili ich na stację, na peron. No i okazało się, że właśnie ktoś się rzucił pod pociąg i widziała właśnie, jak wyciągali nieboszczka, jakoś wyciągali nieboszczka, przykrywali go płachtą, płachta niestety spadła, więc dużą część było widać, więc nie był to absolutnie przyjemny widok i co najgorsze, inni ludzie robili temu nieboszczykowi zdjęcia, więc to też było dosyć przykre i jakoś niespecjalnie się w ogóle przejmowali tym, że ktoś skoczył pod pociąg, więc tak, więc śmiejemy się tak, tak lekko się śmiejemy, że za nią nieboszczyki chodzą, bo ma to szczęście, że na nich trafia. Ja niestety również trafiłam na swojego pierwszego nieboszczyka. Nie było to w metrze, było to na ulicy. No i teraz nawiązujemy do tych korków. Tak, jak jest taki średniej jakości korek, lubi większy korek, to wiemy, że ciężko jest dojechać karetką na miejsce wypadku albo do kogoś chorego. Jak karetka utknie w korku, no to ma mały problem. I to był akurat człowiek, który był potrącony przez samochód. I co ciekawe, moi uczniowie, którzy szli na zajęcia ze mną o godzinie 19, mówili, że był tam ten wypadek. I jak wracaliśmy i przychodziliśmy obok tego miejsca o godzinie 21.30, to nieboszczyk dalej leżał. Czyli od przynajmniej 19, przed 19 do 21.30 nieboszczyk leżał na ulicy. Oczywiście nie tak, że leżał i wszyscy przyjeżdżali, mieli go gdzieś. Nie, była policja, były tam jakieś, nie łańcuchy, ale były jakieś te... Nie szarfy, tylko, no wiecie o co chodzi. Było wszystko odgrodzone i policja stała i pan leżał przykryty właśnie płachtą, no ale podejrzewam, że ponieważ gdzieś w korku utknęła karetka, a zgon nie może stwierdzić policjant, chyba tylko właśnie sanitariusz albo lekarz, no to musieli czekać na tą karetkę, aż karetka przyjedzie i oficjalnie stwierdzi zgon, żeby można było pana zabrać, także... Także niezbyt przyjemny widok i no i co? No i Moskwa musi funkcjonować dalej, tak? Także lekko odgrodzone, samochody jadą dalej, policja kieruje ruchem, no i życie trwa. No i jest to trochę smutne, jest to nawet bardzo smutne, ale w 13-milionowym mieście mało ludzi martwi się o kogoś innego niż o siebie i to jest niestety smutne, więc jak się widzi nieboszczyka w meczu czy nieboszczyka na ulicy, to... Jakoś nikogo to nie rusza i no i jest to smutne, jest to smutne. I a propos nieboszczyków mogę jeszcze dodać, no bo żeby tak było związane z tematem, może czytaliście na jakichś gazetach internetowych czy coś, że niedawno w Moskwie zabito jakiegoś przywódcę mafii, jakiegoś dziada. Nie pamiętam jakiego, ale zabito przywódcę mafii. Został zabity przez jakiegoś snajpera z jakichś służb specjalnych. I został zabity przez jakiegoś innego pretendenta do tronu mafijnego. I teraz ten, że tak powiem, wielki mafiozo został zabity, no i kto inny wkroczył na jego miejsce. Także mafia wciąż żyje, nieboszczyki wciąż będą, no i musimy żyć i funkcjonować dalej. Dobrze, tyle jeśli chodzi o filmik na dzisiaj. Jeżeli macie coś fajnego do powiedzenia a propos nieboszczyków i innych takich, możecie pisać poniżej, możecie robić odpowiedzi wideo. Trzymajcie się ciepło i co? See you next time! Bye!